Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, gdyby żył Michał Tal, to dziś skończyłby 85 lat, czyli dokładnie 9 listopada. Materiał ukaże się pewnie dzień później. W każdym razie zdziwię się troszkę, że jeszcze tej partii nie przeanalizowałem. Robert James Fisher grał z Michałem Talem bardzo piękna partia w obronie sycylijskiej w wariancie Najdorfa. Tu w tej partii, gdy, znaczy w momencie, gdy rozgrywania tej partii, Fischer miał lat, niespe... no, miał 16 lat, a Tal miał 23 lata. To był piękny wiek dla Tal'a. No, już był bardzo silnym zawodnikiem. Fischer no, już był silny, ale jeszcze nie w pełni, że tak powiem, no, dopiero powiedzmy jego siła gry wzrastała, ale już był jako 16-latek 16 -latek bardzo silnym szechistą. Moi drodzy. Przejdźmy do tej pięknej, złożonej partii i tutaj Was troszeczkę zaskoczę, bo wiemy dobrze, że Michał tal kochał atakować. A dziś w tej, a w tej partii się sytuacja nieco odwróci i zobaczymy drugie oblicze no, wspaniałego szachisty wszechczasów, którego większość myślę, że osób uwielbia. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy E4. C5 zagrywa Michaju Tal. Specjalnie tutaj ze strony Tala cza, czarne figurki, żeby było łatwiej zobrazować o co tutaj mistrzowi świata chodziło. Skoczek na F3, posunięcie D6, D4 atakujemy centrum, no to wybijamy, to jest prosta sprawa. Skoczek w centrum stoi dobrze, obrona sycylijska. Skoczek na F6 z atakiem na piona, no to skoczek C3, tego piona trzeba bronić i posunięcie A6. Wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej jest no, najbardziej złożonym, najba najtrudniejszym chyba wariantem w Sycylu i, um, i ma wielu zwolenników, gdyż. Ten debiut tak naprawdę już od samego początku pokazuje pazur. Chodzi o to, że czarne tutaj grają na zwycięstwo, bo są takie debiuty, gdzie są typowe remisowe, debiuty typu na przykład, nie wiem, strzelam teraz, żebyście mnie tutaj nie skarcili. Powiedzmy partia włoska jest dosyć symetrycznym debiutem i prawdopodobnie w większości partii są remisy, a w Najdorfie tych remisów jest zdecydowanie mniej. Goniec zagrywa na C4, to jest kluczowy ruch Fischera w Sycylu. E6 ze strony Michaiła Tala. Teraz, takie trochę Scheveningen powstaje, bo tutaj oczywiście warianty się mogą zmieniać, ale to myślę, że nie teraz. O to chodzi, tylko o posunięcia, jakie tutaj panowie wykonywali. I goniec B3. Fischer bardzo często grał goniec C4, i goniec B3. To jest taki jego znak firmowy, można by powiedzieć, w Sycylu. Posunięcie B5 tradycyjnie. Oczywiście, tu się można bardzo zagłębiać w tym debiucie, ale ja tego nie będę robił, bo tutaj <grymnie> z parę godzin trzeba by było pogadać. Moi drodzy, posunięcie F4 przygotowuje. Tutaj widzimy centrum silne, tu czasami jakieś są fajne przełomy w centrum, ale to wszystko się wyklaruje za moment. I teraz Michał Tal postanowił zagrać posunięcie B4. O co chodzi? Przede wszystkim skoczek musi uciekać. No dobra, idzie na A4. Skoczki na bandzie no, zwykle nie stoją dobrze, lecz. To jest wszystko ok cały czas. No i co zrobił Michaju? Zbił na cztery pionka. Dobra. Trochę ryzykowne posunięcie, ale w tamtych czasach, no to były lata 60., więc e, można powiedzieć, że mm, ta teoria nie była jeszcze tak mocno rozbudowana, ale już tam e, troszeczkę powiedzmy, no była, tak, ale to wiadomo, że silniki jeszcze nie działały. Mój drodzy, Roszada ze strony białych, i w tym momencie nastąpiło G6, i widzimy, że czarne prawdopodobnie obawiały się takiego ruchu F5. To jest klasyczne zagranie, no dlatego G6 widzimy z pionkiem E6 fajnie ten punkt bronią. My, co no zagrywa Robert Fischer, moi drodzy? Od razu powiem, że tutaj ruch na przykład goniec E3 byłby dobrym, rozwojowym, konkretnym, fajnym zagraniem. A Fischer, jak Tal, rzuca się na przeciwnika i mimo wszystko gra posunięcie F5. Tak, tak, moi drodzy, nie boimy się białymi tak grać. Goniec się otwiera, bierze się otwiera. Sycyl jest dosyć agresywny w tym wydaniu. Czarne biją GF. I co dalej mają czynić białe? No bo widzimy, forteca tu się obronna zrobiła niezła. Nie ma innej możliwości, jak poświęcać kolejne figury, żeby się do przeciwnika dobierać, 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 dobrać, dobierać. Skoczek f5, moi drodzy. Bardzo chytry ruch, e, chytry, sprytny, no zwał jak zwał, w każdym razie tak grać trzeba. Dlaczego? Otóż, jeżeli czarne by wzbiły na f5, to robi się ciężko z powodu hetman d5 i jest atak na f7 z matem albo wieża. No więc prawdopodobnie tutaj trzeba by było zagrać goniec E6 i Hetman zbija wieżę. Z kolei, jak wieża na przykład by zagrała na A7, no to jest Hetman D4 bardzo sprytne. Jedna wieża wisi, druga wieża wisi i już nie ma przed tym obrony. No dobrze. W partii jednak wieża zagrała na G8 w tym momencie. I teraz Fischer no, przykurzył niezłe posunięcie. Ja muszę przyznać, że naprawdę. No, fajnie panowie grali w szachy kiedyś. Goniec D5, moi drodzy. Goniec D5, Łapie się za głowę. O co tutaj chodzi? Białe atakują Michaiła Tal'a. To Tal ma atakować, a nie się bronić. Tylko, że słuchajcie, dobra obrona to też jest sukces. Powiem tak. Petrosian, Tigran Petrosian, moi drodzy. Najlepszy obrońca świata, można powiedzieć. No, mistrz świata, który. Został mistrzem świata broniąc się. No, wielki defensor, ale dobra, to nie o nim teraz mowa. Wieża zagrywa na A7. Dlaczego? Bo jakbyśmy zbili, no to ta sama historia. Hetman zbije na D5, jest atak na wieżę, na skoczka. Prosta sprawa. Wieża A7, bardzo mi się to posunięcie podoba. Jest takie, no, fajne, fajne, takie nietypowe obronne. W tym momencie goniec zbił skoczka, więc widać, że czarne. Mają figurę mniej, ale to tylko na jedno posunięcie, bo odbijamy teraz skoczka. Pionki się zrobiły nieco szczerbate, niestety, ale yy, no cóż, bronić się trzeba, atakować, yy, no też trzeba. Atakować trzeba, a bronić się oczywiście yy, będzie tal w tym wypadku. Goniec zbija na F5. Pozycja białych jest lepsza, moi drodzy. Zdecydowanie lepsza pozycja białych. Lepsza struktura pionów przede wszystkim to świadczy o. Yy, Tutaj można powiedzieć o yy, właśnie ocenie tej sytuacji. I Michał tal zagrywa oczywiście najlepsze posunięcie w partii, wieża S7. No, jak to bardzo dziwnie wygląda w ogóle. Strasznie dziwnie, nie wiadomo o co tutaj chodzi. Ale twarda obrona, pamiętajmy, tutaj ten skoczek jest nieco wyłączony z gry, więc to można by powiedzieć, że jest mały atut, ale tu się nie zagłębiajmy, myślę, że z tym. Goniec zbił na C8, hetman zbił na C8. Mamy. Pozycję, w której no, czarne stoją mega z tyłu, i teraz goniec zagrywa na F5. Czy Hetman mógłby zbić tutaj pionka na D6, moi drodzy? Otóż ten ruch byłby fatalny w skutkach. Można sobie zatrzymać materiał i znaleźć odpowiedź, jak zagrać. Otóż można by było zbić na G2 niespodziewane posunięcie, a pobiciu królem jest wieża E2 i zdejmujemy Hetmana. I nawet jak król pójdzie na F3 powiedzmy, no to zbijamy Hetmana i król jest w centrum, łatwo go tam atakować, powiedzmy Hetman E6 i tak dalej. Jeżeli tutaj po G2 król zagrałby na H1, to mamy wieża E2, ta sama historia. Król ma problemy, Hetman ma problemy i tyle w temacie. Piękna taktyka, trzeba też białymi bardzo uważać, bo Talowski miał tutaj przygotowane odpowiedzi, mimo wszystko, takie ukryte pułapki. Koniec F4, ok. Hetman C6 z atakiem na skoczka. No, niby taka mała brona, ale bardziej skoczka, skoczek nas interesuje. I teraz Fischerowski zagrywa Hetman F3. Ja od razu przepraszam, że mówię tak Talowski, Fischerowski to tak z sympatii. Mam nadzieję, że wielkie nazwiska tutaj się na mnie nie obrażą. Moi drodzy, po Hetman F3, no cóż. Wymienilibyśmy Hetmany, i prawdopodobnie tutaj pozycja no, białych byłaby lepsza. Hetman zbija. I jak już jest takie powiedzonko, jak już cierpieć, to za coś moi drodzy. No, i Tal postanowił troszkę pocierpieć, ale za coś, tak? Bo jak się wybroni, to będzie świetnie. W tym momencie goniec zbija piona. Ok, no i Hetman na C6 Spróbował wymiany Hetmanów. No, i widzimy teraz, że jakby to się udało, bo na przykład, jakby goniec zbił na E7 to my zbijamy na f3, wieża bije na f3, goniec bije e7. Ta pozycja jest oceniana przez silnik jako równa, ale z praktycznego punktu widzenia to czarne prawdopodobnie mają tutaj szansę wygrać tę pozycję. Przegrać, przepraszam najmocniej, przegrać czarnymi jest ciężej, aniżeli wygrać białymi. Yy, Okej, okay. yy, no ta, ta pozycja tak nie, tak nie była. Tutaj e, po hetman c6 goniec zbił skoczka. I Tal no również mógł tutaj zbić, ale struktura pionków jest gorsza, pionek mniej, więc postanowił dać szacha. Król H1 i goniec B8, czyli odbił figurę. Co ciekawe, silnik szachowy pokazuje remis w tej sytuacji. Jest to też bardzo wielce prawdopodobne, z tego względu, że król jest w centrum, król ma problemy. Nie można go za bardzo dobrze schować. No, i to jest wykorzystywane mianowicie Hetman C6. Tylko że Hetman C6, moi drodzy, jest już niedokładnością białych. Choć wydaje się, że ruch dobry, prawda? Bo dajemy szacha, wieża musi się zasłaniać, i tam atakujemy dalej wieżami. No nie. Tutaj e, to już łatwo nam się mówi, bo programy pomagają w analizie. I uwaga, wieża A1, e, wieża na E1 jest dobrym zagraniem. Na przykład, przykładowy krótki wariant. Król 8 ucieka, aby spróbować wymienić ewentualnie. No to wieża mogłaby zbić. Hetman dałby szacha na D5. E, król na przykład na C7. E, I teraz tutaj wieża mogłaby zbić na F7. No troszkę pionków białe pozbierały. Trzeba bardzo, bardzo uważać. Ale wieża pasywnie mogłaby się bronić. No już pomijam fakt, że tutaj czasami jest też opcja zdjęcia kolejnego piona, ale trzeba uważać na kontrataki. I na przykład po hetman E5, król D7, hetman F5. Mogła ta partia by się skończyć remisem No wieczny szach Mógłby nastąpić królowi, ciężko się schować W tej sytuacji Hetman jednak dał szacha I tutaj jest szansa dla Talowskiego Mianowicie wieża Na D7, czyli zasłona Wieża wchodzi, daje szacha Goniec E7, no w końcu goniec się uruchomił Ale jest mała niespodzianka I trzeba niezwykle, zwykle, niezwykle Uważać w takich sytuacjach To oczywiście jest dużo fajnych ruchów Typu Hetman F6, żeby na F7 zbijać ale wieża postanowiła wybić na F7. No i niestety panie Fischer, jest to błąd z prostego powodu. Nic tutaj czarnym nie grozi, chociaż wydaje się, że grozi wszystko. I bardzo fajna rzecz dla czarnych, że czarne wymieniają kolejne figury, gdy mają figurę więcej, im więcej wymian tym lepiej dla czarnych. Król wybił, Hetman dał szacha, król F8 zagrał Michał Tal. No cóż za piękne posunięcie. Może wygrywające i po tym posunięciu Hetman zbija na d7. E, moi drodzy, jeżeli w tej sytuacji wieża by dała szacha, niezwykle ciekawa opcja. Ten ruch nic nie daje. Już mówię, dlaczego? Bo król idzie na g7 oczywiście, nie można na e8, bo tu wieża wisi, więc po tym posunięciu na przykład szach wydaje się, że białe za chwilę dają mata, ale król h8 się ładnie chowa i po wybiciu na d7 jest piękne zagranie. Wieża D8, tam grozi mat, moi drodzy. I tutaj prawdopodobnie trzeba byłoby grać Hetmanem na G4. Grożą maty, niebezpieczne rzeczy. Nie można dać mata na D1, trzeba niezwykle uważać, ale Hetman E5 łata wszelkie dziury. To jest totalnie wygrana pozycja czarnych. Bardzo łatwa zresztą, może nie widać tego jeszcze gołym okiem, troszkę jeszcze pewnie trzeba pograć, ale tu się wszystko broni. Jakaś wieża G8 z D6 i tam na H2 dajemy mata. Proste plany, prawda? Dobra. Po króle F8 Hetman zbił wieżę i w tym momencie Hetman D6 nastąpiło. Próba wymiany Hetmanów, Hetman B7 i wieża G6. Bardzo ładny ruch. Ta wieża tutaj zawsze opcję obrony nadaje. Widzimy, że figury już się skonsolidowały, one się już zaczęły ładnie bronić wzajemnie i król czarny jest bezpieczny. W tym momencie nastąpiło c3, no coś grać trzeba, tak to ujmę. Posunięcie a5, hetman c8, król g7, oczywiście to są łatwe ruchy, yy, jeśli dają nam szacha. Hetman c4, goniec d8, tutaj ten goniec może działać z tej strony, goniec c7. Znaczy tak, tu już jest taka techniczna pozycja, chociaż jeszcze nie jest do końca prosta, jeśli chodzi o grę w praktyce. Bicie na b4, bicie na b4 w tym momencie i posunięcie g3, jakiś tam lufcik. No ten lufcik już, powiedzmy, za dużo nie daje, tutaj hetman c6. Zobaczcie, mamy szacha i wymieniamy hetmany, tylko że Fischer zagrał nieco sprytniej wieża e4, wymiana hetmanów na jego zasadach. No oczywiście wymiana tutaj jest wskazana i wieża b6. Podsumowując tę końcówkę, widzimy, no figura więcej, za dwa pionki białych, na szczęście tutaj są, no, w zasadzie ciekawy jestem jaka by konfiguracja była, jakby te pionki były z tej strony, no, powiedzmy pionek H7 na A4. Myślę, że y, łatwiejsza wygrana, bo te pionki tak szybko nie idą, y, a teraz y, wygrana może być, znaczy wygrana, no może być trudniej troszeczkę zrealizować y, przewagę. Sprawdźmy jak to y, szło dalej. Król na G2, król F6, król F3, czyli króle idą do centrum, król E3, y, goniec tutaj przyszachował, król E2. Król D5, król D3, goniec E6. No wiadomo, tam jakoś podgryzamy, staramy się wymusić jakieś B3. Jak będzie B3, to super. Słabość na A2 się pojawi. Wieża dlatego też prawdopodobnie zagrywa na C2. Plan białych na pewno jest taki, aby wymienić pionki. Jakby się udało wymienić pionki, jesteśmy bardzo blisko remisu, a praktycznie byłby remis. Goniec zagrywa na E5. Przepraszam najmocniej, nie, nie na D4, tylko na E5. Wieża E2. No i wieża... F6 z tamtej strony, tutaj po stronie, właśnie ojej, królewski, po stronie skrzydła królewskiego, wieża stara się tutaj podziałać. Czasami brakuje słów, no wybaczcie w tym tempie analizy. Wieża C2, wieża F3, szach nastąpił, król E2, wieża F7, powrót, czyli takie też ruchy kontrolne, znaczy ruchy bezpieczne, czyli nie wypuszczamy przewagi i staramy się przeciwnika troszeczkę, no, że tak powiem wygonić tutaj z centrum, w tym momencie król nadal zagrywa na D3, no nie będziemy przecież powtarzać ruchów, staramy się czarnymi wygrywać, goniec teraz na D4 wieża C4 nie działa, bo mamy szacha więc nastąpiło w tym momencie A3 po ruchu A3 mamy B3 no i teraz bardzo ciężko jest pasywnie się bronić, bo jak wieża na przykład odejdzie, no to już łatwiej po prostu atakować, ewentualnie tu się zaczepić i starać się tam jakoś może na C2 na C1, wieża B1 i na pionka, i pionka B2 spróbować zdejmować. Dlatego też Fischer stara się grać aktywnie wieża C8, na co odpowiada tutaj tal biciem. Wiadomo, Wieża D8, król C6, wieża B8, no i tutaj wieża F3. Oczywiście to następowało też wcześniej, więc wieża broni pionka i król zagrywa na C4. Moi drodzy, jak grać, żeby wygrać tę końcówkę czarnymi? Bo jakby się białym udało tutaj zbić pionka, to jeszcze jakieś szanse na remis są, ze względu na to, że jest biały róg, a goniec jest po czarnych polach, więc teoretyczna remisowa pozycja mogłaby powstać. Jest wieża C3. Oczywiście król b4 król c7 z, z szachem na wieżę można by powiedzieć wieża b5 i koniec a1 moi drodzy goniec a1 idzie ruch a4 niestety nic już nie pomaga bo mamy ruch b2 i w tym momencie e, no Robert James Fisher musiał uznać wyższość Michała Watala poddał partię z prostego powodu jeżeli król zbije na c3 do róbka hetmana z szachem Prosta rzecz, a jeżeli król zagra na A5, no to wieża C1 i dorabiamy Hetmana w następnym ruchu. Moi drodzy, muszę przyznać, że piękna partia Michała Tala, taka trochę inna niż zwykle, gdyż w tym momencie on nie atakował, a się bronił. Serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.